Marek Nowakowski, pisarz, autor licznych opowiadań. Uważałem, że to jest jedyna moja wolna strefa, autonomiczna, suwerenna. Pisanie, papier i to, co ja skrobię piórem. I dziwiło mnie tylko to, że można skrobać na zamówienie. Związany z Warszawą biografią i tematyką twórczości. Miasto to mój teatr, moje takie pisarskie laboratorium. Dla polskiej literatury nagroda imienia Józefa Mackiewicza, której jest jurorem, ważniejsza jest od nagrody Nike. Dlaczego Mackiewicza? Niech będzie mnóstwo nagród, ale tak. Niech będzie mnóstwo. Niech będzie jakaś spektrum nagród. A tu jedna w sposób monopolistyczny zdominowała rynek literacki. Zaczęła jeszcze narzucać te gusty przez pryzmat swoich ocen. I mnie to wkurzało. Mackiewicz nie milczał, prawda? Właśnie. A niestety Mackiewicz dla nowych elit rządzących, które jakoś tak chciały z komunizmem łagodnie skończyć. I Mackiewicz nie pasował. Władimir Bukowski, jeden z najsłynniejszych rosyjskich dysydentów. System nie zmienił się wcale. Jak i to, że jeżeli będziesz żył w tym systemie, to z czasem stanie się nieuniknione. Albo zostaniesz mordercą, albo cię zamordują. W 1977 roku wymieniony przez władze sowieckie na chilijskiego komunistę. Od tego momentu Bukowski jest aktywnym działaczem występującym w obronie praw człowieka. Nie zapomnij, że moi przyjaciele siedzieli i musiałem walczyć o ich uwolnienie. To był przełomowy rok, kiedy to Karta Praw Człowieka została przyjęta na świecie. Carter ogłosił ją kamieniem węgielnym swej polityki. Dlatego musiałem jeździć, mówić, rozmawiać z politykami, walczyć o to, żeby ta idea nie umarła. Negatywnie komentuje socjalistyczne tendencje panujące w Europie. Przechwycili europejski projekt i przewrócili go do góry nogami. To był sposób uratowania socjalizmu jako koncepcji uratowania ich pozycji jako dominujących partii i Unię Europejską, którą porównuje do kraju rad. Dlatego europejskie struktury specjalnie były tworzone tak, żeby były zbieżne z radzieckimi i by móc dokonać potem konwergencji.